Co tu dużo można powiedzieć o tym spotkaniu, taki typowy mecz walki. Dużo tej walki było dzisiaj, to było widać. Mecz do pierwszej bramki. Myślę, że taki z przebiegu całego spotkania, myślę, że remis byłby sprawiedliwy, ale tak się nie stało. Niestety przegrywamy dzisiaj po trzech meczach wygranych. Na pewno mieliśmy duże takie zapędy i chęci, żeby dzisiaj zespół zwigierować. Niestety nie udało się i przegrywamy ważne spotkanie, ale jeszcze 7 meczów jest do końca, więc myślę, że ten sezon jeszcze jest długi i musimy się szybko pozbierać, przygotować do następnego spotkania u siebie, które gramy z zespołem z Mielec. To wszystko, dziękuję. Zagłębie Sosnowiec to na pewno bardzo dobry rywal, który w ostatnim czasie był mocno rozpędzony. Punktował solidnie, nie tracąc bramek. I żeby dzisiaj zwyciężyć, to ten mecz z naszej strony na pewno wymagał bardzo dużej intensywności. Do tego dyscypliny taktycznej, ale też kreatywności. I w tej pierwszej połowie na pewno taka sprawa taktyczna duża była w tym meczu, a w drugim również, ale też uważam, że właśnie tej kreatywności było z naszej strony trochę więcej i stąd sytuacje klarowne, które sobie stwarzaliśmy. Na pewno należy się cieszyć, ale oczywiście jeszcze 7 schodków, które musimy pokonać w tym sezonie i dalej trzymając dużą dozę pokory i pracy na co dzień, myślę, że możemy fajnie po tych schodkach wchodzić. Dziękuję bardzo.